Choć Robert Popkowski do Konińskiej Rady Miasta wszedł z listy Prawa i Sprawiedliwości, nie dołączył do klubu tej partii, ale stworzył własne. Teraz zaskakuje po raz kolejny i ogłasza powstanie nowego ruchu społecznego – Prawicy Wschodniej Wielkopolski. Chciałbym z tego miejsca oczywiście zaprosić do współpracy wszystkie partie polityczne, począwszy od Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski, Republikanów, Konfederatów i wszystkie inne stowarzyszenia, te, które są po prawej stronie, gdzie naszym wspólnym mianownikiem jest chociażby dobra walka o Polskę, o patriotyzm i wszystkie wartości, które po tej prawej stronie są. Były kandydat PiS na prezydenta Konina chce, by Prawica Wschodniej Wielkopolski łączyła, a nie dzieliła scenę polityczną i reprezentowała jak największą grupę społeczeństwa. Będziemy budować markę, która na pewno będzie przekładała się na to, aby reprezentować nas wszystkich w całej Wschodniej Wielkopolsce, bo Wschodnia Wielkopolska powinna się rozwijać w całości. Konin nie jest oczywiście, Konin powinien być sercem tego wszystkiego. Natomiast jeżeli nie zainicjujemy takiego ruchu społecznego, nie mając co się spodziewać, że przy najbliższych wyborach, czy to prezydenckich, czy może za 3,5 roku parlamentarnych, nie mówiąc już o samorządowych, trudno będzie stalać ludzi koło nas. Ruch społeczny Roberta Popkowskiego powstał przy Fundacji Studio Inicjatyw Samorządowych.